Ekscelencjo najdostojniejszy księże biskupie, pasterzu diecezji kalickiej. Ekscelencjo czcigodny księże biskupie Łukaszu, czcigodni bracia kapłani, przewielebne siostry zakonne, lektorzy, ministranci, przedstawiciele wszystkich instytucji, Rodzino Radia Maryja. Wszyscy Bracia i siostry, czciciele świętego Józefa, tutaj obecni, i ci, którzy łączycie się z nami za pośrednictwem Radia Maryja, Telewizji Trwam oraz Radia Rodzina. To wielka łaska dla nas, że w pierwszy czwartek marca, w wielkim pościem. Gromadzimy się tutaj u świętego Józefa. I u świętego Józefa uczymy się patrzeć z wiarą na piękno rodziny i dar każdego życia. I odczytujemy znaki, które nam Pan Bóg daje. Słuchamy słowa Bożego. Królowa Estera prosi Boga o ratunek dla swojego narodu. A w Ewangelii Pan Jezus mówi: Proście, a otrzymacie. Mamy więc wezwanie do modlitwy. Chcemy zatem tutaj u świętego Józefa. Uczyć się wytrwałej modlitwy i chcemy łączyć naukę modlitwy z misją rodziny. I dziękujemy najpierw Panu Bogu za dar każdej rodziny. Rodzina jest największym skarbem, jaki człowiek ma na Ziemi. Możesz nie mieć pieniędzy, ale gdy masz rodzinę, to masz wszystko. Gdy wracasz do domu i wiesz, że ktoś na ciebie czeka, to jesteś najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Najtrudniej wraca się do pustego domu. Módlmy się za nasze rodziny, te skarby, które mamy. Nie pozwólmy zniszczyć rodziny. Nie bawmy się rodziną, nie utraćmy jej piękna, bo przecież musi być mama i tata i dziecko, co jest ich miłością. Żona nie marzy o mężu bohaterze, ale o mężu, z którym po prostu się zestarzeje. Mąż nie marzy o żonie, która będzie gwiazdą na rewiach mody, ale marzy o kobiecie, która stworzy mu dom rodzinny. Bo dom to nie tapety, nie meble. Niekąd z żyrandolem obrazem. Dom to miejsce, gdzie choćby pod gołym niebem, ale ludzie są razem. Razem w miłości na wzór Trójcy Przenajświętszej. Bo pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem jest miłość, jedność. I nieustanne dawanie siebie. I to jest wzór dla naszej rodziny. Pobożna rodzina uczy najpierw patrzeć w stronę Boga. W życiu mądry rodzic daje dzieciom dwa dary korzenie i skrzydła. Korzenie to wiara i wartości to fundament, na którym się wszystko buduje. Skrzydła to wykształcenie, szkoła, żeby sobie w życiu radzić i aby w życiu nie zabrakło chleba. Często jest jednak tak, że dajemy skrzydła. A nie dajemy korzeni. I to jest nasz wielki problem. Rodzice żyją i pracują dla dzieci. Rzecz to oczywista. Majątki przepiszą, kupią mieszkanie i szybkie samochody. To jednak jest za mało. Na nic majątki gdy zabraknie wartości i Boga. A więc mądry rodzic na pierwszym miejscu da wiarę w Boga. Masz być przede wszystkim pobożnym człowiekiem, bo dramatem jest mądrość bez Boga. Dziękuję Wam, rodzice, za wychowanie dzieci do wiary. Dziękuję za to, że w zagubionym świecie przypominacie o korzeniach. A to jest najważniejsze. I rodzice muszą mówić dzieciom o Bogu, bo są pierwszymi nauczycielami, wychowawcami i katechetami. To jest święty obowiązek rodzica. Mówić nieustannie o Bogu, oczywiście z miłością i delikatnością. Starożytny Izrael słyszy takie słowa od Boga. Pamiętaj, Izraelu, będziesz mówił o Bogu, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Będziesz mówił o Bogu ciągle, nieustannie, zawsze. Będziesz mówił słowami, znakami, przykładem, życiem. I rodzic musi powiedzieć dziecku o Bogu, opowiadać o Bogu, bo dziecko ze swoją pierwszą ufnością. Bardzo wierzy w to, co rodzic mu powie. Nikomu dziecko tak nie wierzy, jak mamie i tacie. I rodzice zawsze są na pierwszym miejscu, gdy pytamy młodych o zaufanie. I rodzice muszą o tym pamiętać i mówić o Bogu. A Pan Bóg poprzez Słowo dzisiaj wskazuje nam, że rodzice powinni nauczyć modlitwy. Pierwszych modlitw nie uczy ksiądz, siostra ani pani katechetka w szkole, ale powinni nauczyć rodzice. Wiem drodzy rodzice, że jesteście zabiegani, zmęczeni i nie macie czasu. Ale dziękuję wam rodzice za czas poświęcony dzieciom. Trzeba nauczyć dzieci modlitwy, nauczyć znaku krzyża, modlitw i prawd wiary. I z cierpliwością i miłością to powtarzać. Często kładziemy nacisk na zrozumienie Muszę zrozumieć, gdyż nie będę powtarzał nierozumnie, nie będę uczył się na pamięć. A wspomina, jak wynajęty nauczyciel przez ojca kazał mu powtarzać ciągle pewne fragmenty Biblii na pamięć. I kiedy mówił, Ja tego nie rozumiem, nie będę powtarzał, to wtedy ten mądry nauczyciel mu powiedział, nie chodzi o to, żebyś rozumiał, chodzi o to, żebyś pamiętał. A przyjdzie czas, że zrozumiesz. Nie chodzi więc o to, aby wszystko od razu zrozumieć, bo rzeczy są wielkie i niepojęte, i czasem życia brakuje, żeby je zgłębić. Ale trzeba o pewnych rzeczach pamiętać. A przyjdzie taki moment, że wszystko stanie się zrozumiałe. Poznajemy po części, ale później w niebie wszystko poznamy już w całości. I bardzo ważny jest przykład wiary rodziców. Świat potrzebuje świadectwa wiary rodziców. Potrzebuje. Wychowania religijnego w rodzinie. Skuteczność wychowania, wychowania religijnego też, zależy w dużej mierze od świadectwa życia rodziców, bo dzieci odziedziczają po nas zarówno cnoty, jak i wady. Dzieci uczą się od nas dorosłych. Nie przez przypadek się mówi, jaki ojciec, taki syn, jaka matka, taka córka. Są zapewne wyjątki, ale kiedy rodzice się modlą, to i dzieci są inne. Kiedy rodzice idą do kościoła, to idą i dzieci. Przepiękne są rodziny będące razem w kościele na mszy świętej. One są odbiciem świętej rodziny. Dziecko widzi klęczącego ojca, modlącą się matkę i się uczy, patrząc. I nie trzeba wtedy wiele mówić. Bo postawa, bo gesty mówią. Dziękuję Wam, rodzice, za dawane świadectwo wiary. I nasza wiara nie jest przecież tylko sprawą osobistą. My jesteśmy wezwani do dawania świadectwa. Gdy wybieram Boga, Muszę o nim świadczyć. I religijność to też męska sprawa. Zauważmy, w synagogach modlą się mężczyźni, w islamie modlą się mężczyźni. A więc w domu wiarę przekazuje też i ojciec. I tam, gdzie ojciec jest wierzący, religijny, tam też jest inaczej. I trzeba nam też modlić się za naszych rodziców. Dlaczego? Bo dali nam życie. Bo nauczyli nas pacierza, i za to należy się im cześć, szacunek i wdzięczność. Czci ojca swego. I matkę swoją, jasne jak słońce. Poza tym pamiętaj do końca swojego życia, że matka to jest jedyna osoba na świecie, która Cię pokochała, zanim jeszcze Cię poznała. Już Ciebie pokochała. A kto ma jeszcze żyjącą mamę czy Ojca, ten naprawdę ma skarb. To jest naprawdę skarb mieć jeszcze rodziców. Czy pamiętam o nich? Wszyscy nie mamy czasu, ale tutaj nie chodzi o rzeczy wielkie, tylko właśnie o te małe. Kiedy nie mogę odwiedzić mamy, taty, to czy chociaż zadzwonię? A oni naprawdę na nas czekają. Naciesz się rodzicami, póki jeszcze ich masz. Zobaczysz, że kiedy umrą, będziesz żałować tylko jednego: że nie dałeś, że nie dałaś im swojego czasu. Tego najbardziej będziesz żałować. I łatwo się kocha rodziców, kiedy przepiszą majątek, ale trzeba kochać rodziców, kiedy są chorzy, i, trzeba, i kiedy trzeba ich pielęgnować jak dziecko. A człowiek naprawdę bogaty to taki, którego dzieci biegną do niego, kiedy ma puste ręce. Człowiek naprawdę bogaty to taki, którego dzieci biegną do niego, kiedy ma puste ręce. Dramatem jest dla rodzica, gdy dziecko o nim nie pamięta. Taki rodzic głośno nie powie, że jest mu źle. Powie, że rozumie, bo dzieci pracują i nie mają czasu. Ale pamiętaj, w nocy taki rodzic tęskni. To właśnie mama trzymała cię za rękę, kiedy stawiałeś pierwsze kroki. Nie zapomnij trzymać jej za rękę, gdy ona będzie stawiać ostatnie swoje kroki. Jedno jest pewne, tak jak Ty szanujesz rodziców, tak, Twoje dzieci będą szanować Ciebie. Dzieci od nas się uczą. I jeszcze na koniec jedna myśl o dziadkach. Papież Franciszek nam o nich często przypomina. Miejmy szacunek dla osób starszych, bo przez nich, mówi doświadczenie, i wielka mądrość. I mądrości, którą dają, nie wyczytasz w żadnej książce. Tę ich mądrość napisało życie. I to jest mądrość wielka i sprawdzona. I słuchając tej mądrości, nie popełnisz błędów. W przeszłości otaczano ludzi starych głębokim szacunkiem. Starożytny poeta pisał, wielka była niegdyś cześć dla siwej głowy. A w życiu jest tak często, że właśnie pierwszych modlitw nauczyła nas właśnie babcia. To ona na spacerze. Zaprowadzi do Kościoła i w pustym Kościele o wszystkim spokojnie opowie. I te rzeczy się pamiętam do końca. I za te rzeczy dziękujmy. Pan Jezus, kiedy mówi o wytrwałej modlitwie, daje takie ważne słowa. Wszystko więc, co chcielibyście, żeby Wam ludzie czynili, i Wy im czyńcie. Jeśli chcesz mieć piękną rodzinę, to spełniaj prośby i marzenia swoich najbliższych, bo oni też marzą o pięknej rodzinie. I pamiętaj, że jeśli chcesz naprawić świat, to idź do domu i kochaj najpierw swoją rodzinę wszystko co chcielibyście żeby wam ludzie czynili i wy im czyncie estera wstawia się za swoim ludem pan Jezus prosi nas o wytrwałość w modlitwie módlmy się z wytrwałością za nasze rodziny niech nasze rodziny stają się piękne i będą odbiciem Boga samego amen